nasze spotkanie tak wspaniałe dobiega końca, chociaż... Jeszcze może ostatni utwór, jeszcze ktoś czeka. Jeszcze jeden. Także dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy internautom za oglądanie naszego wspaniałego przekazu. Wszystko dzięki warsztatowi Nowych Mediów, Dotfilm TV, które dostarcza ten cały sprzęt i te złomy. No i co, zapraszam do następnego spotkania. Jeszcze raz, ostatni numer. Mamy już gościa, a właściwie gościówę. Halo, halo? Rower. Chyba temat to rower. Z dwa tysiaki tak z robocizmu? Żeby sobie złożyć, to 1600-1700, żeby sobie sam złożyć. Czy pani z nami rozmawia w tym momencie? Znaczy ja wszystko robiłem, sam malowałem. Faktycznie w pewnym momencie znaczy, zaczęliśmy się zajmować... Bardzo trudno jest zarabiać dzięki sztuce. Tak. Bo gdybyśmy grali czasem coś komercyjnego, ale robiliśmy zawsze sztukę i to sztukę przez duże S, więc nie było z tego profitów, poza oczywiście uznaniem całego świata. Ale rzeczywiście trzeba było... Trzeba było trochę pracować. Trochę dorabiać. No i co, zatrudnialiśmy się w różnych takich śmiesznych, małych jobach, śmiesznych, małych robótkach. Dwa tysiaki z robocizną. No miły utwór, który mówi nam hej, nie martwcie się, nie przejmujcie się, nawet jak są gorsze czasy, jak są gorsze dni, to zawsze fajnie zjeść śniadanie, wyjść z kumplem na miasto i szukać jakichś fajnych fuszek. Mówić swoją stałą stawkę i... Dwa tysiaki z robocizną, za i wszystko. Czekać. Bo to za wszystko. Myśmy ustalili, że nie będziemy negocjować, bo to zawsze jakieś takie, ktoś mówi, to zaproponujcie, a ktoś mówi, no to ile macie, a to ile... To po prostu za wszystko. Nie. Za to, żeby komuś na przykład odnieść coś z miejsca na miejsce, dwa tysiaki z robocizną. Robocizna. Popchnąć komuś malucha, nie ma problemu. Dwa tysiaki z robocizną to jest zrobione na fakturę, na umowę oddział. Za zbudowanie nowego budynku Opery Łódzkiej też. Też, dwa tysiaki z robocizną, tak było. Wykafelkować basen, dwa tysiaki z robocizną. Tak. Zaopiekować się dzieckiem, dwa tysiaki. Sklonować człowieka, dwa tysiaki z robocizną. Także tak, no i to taki miły, taka nasza mała gdzieś wewnętrzna laurka wobec tych fajnych czasów. No tak, dwa tysiaki z robocizną. Bardzo się cieszymy, proszę Państwa, że mogliśmy się dzisiaj z Państwem spotkać. Tak się zastanowiłem, że faktycznie dzisiaj też... Dwa tysiaki z robocizną. Dwa tysiaki z robocizną. Pewnie, tak. Tam faktury już czekają. My się z Państwem kłaniamy, całujemy. Cieszymy się, że przeszliśmy tą obróbkę cyfrową, że byliście z nami. Cześć świecie, cześć Polsko, cześć, witamy. Ach Boże, jeszcze pozdrawiamy na stacji kosmicznej Mir, przecież też nas oglądają. Buziaki, dziękujemy Pietia, bardzo. Pietia, trzymaj się tam. Pietia, masz u was Karaszo budżet. Co tam będzie, nie wiem, ale możesz zawsze przyjechać do nas. Ty także nie przejmuj się i dwa tysiaki z robocizną. Super. No dobra. Sprawi, że robota ta będzie wykonana, więc miałem pić, że...
przygotowany w dłoni. 2000 z robocizną, pomyśl. I już przyjaciel na dół po schodach goni. A z kolei miałem kiedyś taki przypadek, że zwrócił się do mnie własny dziadek, bo miał problem z obiadem, bo zapomniał makaron kupić. I sklep był daleko, bo trzeba było przejść most nad rzeką. Więc powiedziałem, że kupię ten makaron, będzie to opcją błyskawiczną, ale musi dać 2000 z robocizną. I dziadek zapożyczył się u sąsiada, ale na prywaciarską radę trudna rada. Powiedziałem, dziadku, kocham cię, ale zasady są równe dla każdego klienta i o tym zawsze pamiętam. Zawsze 2000 z robocizną, inaczej byłbym gwizdą. Oszukując ludzi co do stawek, zawsze jedną stawkę mam dla wszystkich. Bym nie był śliski, bym nie był oszustem, by nikt nie zarzucił mi ustępstw wobec rodziny, jakiejś nepotystycznej akcji, więc zawsze, zawsze jest to 2000. Może być w formie obligacji Skarbu Państwa, choć wolę gotówkę, lub w formie ciasta. 2000 z robocizną, 2000 z robocizną, bądź w porządku z ojczyzną. 2000 z robocizną. Te pieniądze i tak szybko będą, szybko pójdą, szybko znikną, prysną. Yeah. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Kłaniamy się, żegnamy was. Do zobaczenia niedługo na Ścieżkach Życia. Muzyczne chwile z Maćkiem, Krzyśkiem i Bogdanem. Dziękujemy. Buziaczki.